Nasz prawo krainy Wasabi, kod 0114. Nie myślałem, że się ucieszę widząc te puszki. Przestań istnieć natychmiast. 3 sekundy na reakcję. Gryjcie się! Niespodzianek! Informacje! Kraina Wasabi oblężona. Panika i popłoch rosną, jako że olbrzymi glut nie przestaje tyć. Jego pożywienie stanowią fast foody i strach. Grozi nam pożarcie całego centrum, chyba że coś lub ktoś to zakończy. Cisza! Baba próbuje myśleć, co by doktor Wasabi zrobić. Szef? Obudził się? Czuje się lepiej? Baba, być za głupi, by być szef, szef. Tylko ty nas ocalisz. Powiedz, baba, co ma zrobić. Tak, tak jest. Ty myślisz, wymyślisz coś. Zrób to, szef. O tak, zrób to dla baba. O-o. Baba. Słodki Jezu! O tak! Nawet jeśli zmieciemy tych małych, zostanie nam jeszcze ich tatuś! Jest jedna szansa! Jeśli Wasabi potrafi odessać trochę tłuszczu, ja jestem w stanie odessać całą górę! Dajcie mi 2 minuty! Wy musicie trochę rozruszać tłuszczyllę i czekać na mój sygnał! O, to wszystko? Tak jak czosnek wampiry, te warzywa zabijają tłuszcz! Co ty robisz? Hej, tłuszczaszku! Zostaw miejsce na sałatkę! Żryj rzodkiewkę z paślaku! Hej, Chickpe! Dokąd mamy się tak w ogóle kierować? Dobra, tunelem 12 do silosu, skąd odchodzą szyby od 40 do 54, które łączą się z... Już wiem! Jedźcie do głównego wlotu powietrza w strefie 51! Migiem! Nie, honorowe! Trzymać się grzbietu tłustej bestii! Jestem gotowa! Jesteście na miejscu? Teraz w lewo zwrot! Gaz do dechy! O tak! To działa! Odsysacz tłuszczu dla największej oponki! Myślałam, że Wasabi chce odzyskać swój mózg, więc podłączyłam to sami wiecie gdzie. Dobra jest. Jak cokolwiek? Urodzimy! Teraz? Gliklisze sno jest jar! Pomoc przyszła, szef!
Dobrze, że baba zadzwonił po opiekunkę. Patrz, Wasabi! Twój mózg powróci! Znalazł drogę do domu! Gotowe! Zrób coś mądrego, szef! Co to ma być, kretynie? Czemu pływamy w tłuszczu? Witaj w domu, szef! Po dzisiejszym Wasabiemu zbrzydnie tłuszcz na dłuższą chwilkę. Dokładnie, Joe. I mnie też. Bardzo dobrze, Chucky. Te wasabi burgery cię obciążały. Kto ma chęć na porządne żarcie? Przez te zapasy z tłuszczem zgłodniałem. Jedną chwilę, proszę. Pokontempluję moją wiekopomną, trudną decyzję. To znowu ty, stary druchu. Chodź i wejdź sobie. To ostatni raz, proszę. Zwróć mi go. Ja bardzo głodny. Mam bardzo niski cukier. Mogę lada chwila zemdleć. To będzie wasza wina. Nie na mowy, Jackie. Zwolnijcie, nie na